Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na informację dnia. Nominacja na szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska zamieszała na polskiej scenie politycznej. Trwają spekulacje, kto zastąpi obecnego premiera i szefa Platformy Obywatelskiej, który już wczoraj zapowiedział, że od 1 grudnia nie będzie pełnił dotychczasowych funkcji. Donald Tusk zapowiedział, że od 1 grudnia nie będzie już szefem Platformy Obywatelskiej. Partia będzie musiała radzić sobie z nowym liderem. Jeśli chodzi o zmiany w rządzie, to z pewnością do nich dojdzie. Po złożeniu rezygnacji Tuska z dotychczas pełnionej funkcji premiera nastąpi także dymisja całego rządu, co uwarunkowane jest konstytucją. Skład nowego rządu będzie zatem decyzją nowego prezesa Rady Ministrów. Jednak kto nim zostanie, to pozostaje jeszcze w cieniu tajemnicy, choć spekulacje na ten temat już trwają. Przypuszcza się, że Donald Tusk już wcześniej przygotował plan awaryjny co do funkcjonowania rządu oraz Platformy Obywatelskiej jako partii. Rządu z premierem, nazwijmy to technicznym, który będzie z zewnątrz sterowany, w 100% lojalny premierowi, albo jeszcze premierowi Tuskowi, który żadnej ważniejszej decyzji bez konsultacji z Brukselą nie podejmie. Natomiast gorzej sytuacja będzie wyglądać, jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, a o stanowisko przewodniczącego. Tutaj frakcje, które istnieją w Platformie Europejskiej, mogą spróbować realnie wpłynąć na decyzję co do przewodniczącego partii. Jak na razie największe szanse ma Ewa Kopacz, która już w piątek ogłosiła, że jest gotowa objąć funkcję premiera. Jak się przychodzi do polityki, to człowiek bierze pod uwagę każdą działalność, która ma służyć Polsce. Jej kandydatura nie jest przypadkowa. Pomysł, żeby premierem teraz została pani Ewa Kopacz, no jest takim pomysłem obliczonym na kierowaniem rządu z tylnego siedzenia. No, pani Ewa Kopacz, jedynym jej w moim odczuciu przymiotem, który uzasadniał, że ma zostać premierem, jest bezwzględna lojalność wobec Donalda Tuska. Jako marszałek Sejmu prezentowała to rzeczywiście w sposób absolutnie modelowy. Nie była drugą osobą w państwie, tak jak to konstytucja mówi, ale była po prostu podwładną Donalda Tuska, która wykonywała każde skinienie. To było widać, że nawet gest premiera, taki najdrobniejszy, był natychmiast chwytany i wykonywany. Patrząc także na wcześniejsze działania Ewy Kopacz na stanowisku ministra zdrowia, nie można liczyć, że będzie ona dobrym kandydatem na premiera. Przecież pani Ewa Kopacz była fatalnym ministrem zdrowia. To ona zapoczątkowała te procesy komercjalizacji służby zdrowia, które prowadzą do prywatyzacji. Krytycznym okiem na Ewę Kopacz patrzy nie tylko opozycja. Marszałek Sejmu nie cieszy się także walnym poparciem członków PO, a Grzegorz Schetyna już dziś nie wyklucza kandydowania na stanowisko szefa partii. To znak, że w Platformie mogą rozbudzić się wewnątrzpartyjne podziały. A zatem może przyszedł czas na wcześniejsze wybory? Na pewno w tej pierwszej fazie, w najbliższym czasie takich wyborów nie będzie. Będzie naturalne następstwo, a kiedy ewentualnie takie wybory będą, zobaczymy. W przyszłym tygodniu ma dojść do spotkania premiera Donalda Tuska z wicepremierem Januszem Piechocińskim i Ewą Kopacz. Funkcję szefa Rady Europejskiej Donald Tusk obejmie 1 grudnia. Łączenie tego stanowiska z fotelem przewodniczącego partii jest w praktyce niemożliwe. Utrzymanie jedności w Platformie będzie z pewnością podstawowym problemem nowego lidera. Zbliżający się wyborczy maraton będzie dodatkowym utrudnieniem. Poprawiają bezpieczeństwo, czasem mogą uratować nawet życie. Odblaski, bo o nich mowa, są już obowiązkowe dla każdego. Pieszy po zmierzchu, poruszający się poza obszarem zabudowanym, musi mieć na sobie element odblaskowy. To fragment filmu zrealizowanego przez policję. Poprzez takie filmy policjanci i eksperci motoryzacyjni przypominają o obowiązku noszenia odblasków po zmierzchu, poza terenem zabudowanym. To praktycznie kierowca widzi nieoświetloną przeszkodę, którym jest pieszy, również rowerzysta, z około 25 metrów. Czyli jadąc z prędkością 90, bo taka w obszarze niezabudowanym jest dopuszczalna, praktycznie nie ma szans, żeby uniknąć potrącenia pieszego, który potknął się, zatoczył. Policjanci tłumaczą, że kierowca na reakcję potrzebuje więcej niż sekundę, a w sekundę pokonuje średnio aż 30 metrów. Pieszy, który ma na sobie odblask, jest zauważalny wcześniej. Najmniejsze elementy odblaskowe w postaci przywieszek, naklejek, opasek pozwalają zauważyć pieszego z odległości 100-150 metrów. W kamizelce odblaskowej postać pieszego widoczna jest z odległości nawet 300 metrów.
Nie trzeba wiele, wystarczy taka opaska. Przepisy nie precyzują bowiem, jaki element odblaskowy mamy mieć na sobie. Do tej pory obowiązek noszenia odblasków miały jedynie dzieci poniżej 15 roku życia. Teraz przepis rozszerzono na wszystkich. Wreszcie wchodzi ten przepis. Cieszy się dyrektor poznańskiego WORD-u. Jak tłumaczy, śmierć wśród pieszych od lat zbiera krwawe żniwo. Jak popatrzymy na ilość zabitych w 2013 roku, mamy ponad 3000, z tego 33% to są piesi. Doprecyzujmy, bez elementów odblaskowych po zmierzchu można poruszać się jedynie po chodniku lub w strefie zamieszkania, gdzie pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem. Za brak odblasków po zmierzchu poza terenem zabudowanym grozi mandat w wysokości od 20 aż do 500 zł. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadzi przegląd Rady Audytorów NATO. Polscy kontrolerzy przyjrzą się temu, jak funkcjonuje IBAN, instytucja odpowiedzialna za kontrolowanie Paktu Północnoatlantyckiego. Zaproponują także sposoby usprawnienia pracy głównego audytora NATO. W przeglądzie, który potrwa od września do grudnia bieżącego roku, współpracować będą najlepsi kontrolerzy Izby z Trybunałem Obrachunkowym Hiszpanii. Najwyższa Izba Kontroli będzie koordynowała przegląd Międzynarodowej Rady Audytorów NATO, która odpowiada za kontrolowanie Paktu Północnoatlantyckiego. Kontrola potrwa od września do grudnia. To wyróżnienie dla polskiej Najwyższej Izby Kontroli, podkreśla prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. A że głos polskiego NIK-u jest głosem istotnym, twierdzą ci, którzy w imieniu NATO kontrolują finanse, czyli właśnie IBAN, który powiedział, ze wszystkich NIK-ów w Europie największe zaufanie mamy do polskiego NIK-u, że on dobrze to skontroluje. Był to dla nas bardzo ważny fakt, że Najwyższa Izba Kontroli była bardzo mocna z technicznego punktu widzenia. Była najlepsza w zestawieniu z innymi instytucjami. To mocno rozszerzy nasze międzynarodowe doświadczenie. NIK zbada Międzynarodową Radę Audytorów NATO wspólnie z Trybunałem Obrachunkowym Hiszpanii. Izba będzie koordynatorem kontroli. Porozumienie w tej sprawie prezes NIK i przewodniczący IBAN-u podpisali w obecności wiceministra obrony narodowej Czesława Mroczka. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli, jak również Rady Audytorów NATO jest dla nas bardzo ważna, bo daje wskazówki, jak usunąć ewentualne, no zdarzające się jak zawsze pewne uchybienia. W związku z tym ważny dzień, z którego jesteśmy zadowoleni. O przeprowadzeniu przeglądu partnerskiego w IBAN-ie zdecydowała Rada Północnoatlantycka. Koszty kontroli zostaną pokryte z budżetu NATO. Jak poinformowała Najwyższa Izba Kontroli, dotychczasowe inwestycje NATO w Polsce realizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej zostały ocenione pozytywnie. IBAN, który działa od 1953 roku, jest organem audytorskim NATO. Prowadzi kontrolę finansów organów Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz sprawdza wykorzystanie środków w ramach współfinansowego przez kraje członkowskie programu inwestycji w dziedzinie bezpieczeństwa NATO. Z jego środków buduje się i modernizuje infrastrukturę obronną. IBAN składa się z 6 członków, którzy nadzorują wykonanie audytów przez zespół około 20 zawodowych audytorów. Obecnie w IBAN-ie zasiadają przedstawiciele Czech, Grecji, Holandii, Norwegii, Turcji oraz Wielkiej Brytanii. Najwyższa Izba Kontroli miała swojego przedstawiciela w IBAN-ie w latach 2006-2010. W latach 2007-2009 pełnił on funkcję przewodniczącego. Wczoraj obchodziliśmy rocznicę agresji III Rzeszy na Rzeczpospolitą, co wiązało się z wybuchem II wojny światowej. Mimo że to Polacy byli ofiarami konfliktu w różnych miejscach świata, wciąż przekazywany jest zakłamany obraz historii. Mówi się o polskich obozach zagłady, a państwo polskie nie robi nic, by bronić dobrego imienia naszego kraju i bohaterów, którzy walczyli o wolną ojczyznę. Błędne określenie polskie obozy zagłady to element celowej propagandy. Takim zwrotem posługiwały się m.in. amerykańskie czasopisma New York Times, New York Daily News czy też amerykańskie stacje telewizyjne. Najczęściej jednak termin ten pojawia się w Niemczech, kraju, który rozpętał II wojnę światową i który dokonywał masowych mordów oraz organizował obozy zagłady. Haniebne kłamstwo pojawiło się w gazetach Der Spiegel, Bild czy Die Welt. Niestety działania polskiej dyplomacji w tej kwestii często bywają nieskuteczne, choć powinna ona prowadzić edukację na szeroką skalę. Państwo polskie jest zobowiązane do tego, aby
na szeroką skalę prowadzić edukację innych społeczeństw, aby poprzez różnego rodzaju działania takie jak wystawy w językach obcych, jak publikacje, jak materiały zamieszczane w internecie docierać do jak najszerszego kręgu odbiorców. Ale poza edukacją międzynarodową istnieje ogromna potrzeba, by każdy z nas pielęgnował pamięć historyczną, która coraz częściej bywa zakłamywana. Aby walczyć z negatywnymi stereotypami, przede wszystkim sami musimy znać własną historię. Musimy dbać o to, żeby szczególnie młode pokolenie, spotykając się ze swoimi rówieśnikami, potrafiło im przedstawić tą historię taką, jaka była. A ta prawdziwa historia to co najmniej 12 tysięcy niemieckich obozów zagłady utworzonych na terytorium III Rzeszy oraz na ziemiach okupowanych, w tym także w Polsce. Do szpitali w Lipsku na wschodzie Niemiec i w stolicy Szwecji, Sztokholmie, trafili dwaj mężczyźni, którzy mogą być zarażeni ebolą. W szpitalu w Lipsku przebywa 45-letni niemiecki biznesmen, który kilka dni temu wrócił z Liberii w Afryce Zachodniej, ogarniętej epidemią eboli. Mężczyzna ma silną gorączkę, został umieszczony w izolatce i objęty kwarantanną. Natomiast szwedzkie media poinformowały, że w niedzielę do szpitala w Sztokholmie trafił mężczyzna z bólem brzucha i wysoką gorączką, która jest jednym z objawów zarażenia wirusem ebola. Według ostatniego bilansu w Afryce Zachodniej na ebolę zmarło już ponad 1550 osób, blisko 700 w Liberii, 430 w Gwinei, ponad 420 w Sierra Leone i 6 w Nigerii. Przeciwko eboli nie ma jeszcze dopuszczonych do obrotu leków. Na tę chwilę jeden z trzech przypadków wirusa ebola jest leczony w stanie reverse. Dwaj pozostali chorzy są lekarzami. Jeden z nich jest doktorem, a drugi pracującym dla niego technikiem farmacji. Ich objawy wskazują na nosicielstwo wirusa, jednak wczorajsze badania dały wynik negatywny. Pomimo wszystko ich objawy zmuszają do poddania obu mężczyzn kwarantannie. Bardzo poważnym skutkiem epidemii wirusa ebola może być również gwałtowny skok cen żywności w Afryce Zachodniej. Przed katastrofą ostrzega Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. Agenda ONZ wydała specjalne ostrzeżenie dla Liberii, Sierra Leone i Gwinei, czyli trzech państw dotkniętych przez epidemię eboli. Epidemia spowodowała też panikę i masowy wykup towarów żywnościowych. Doprowadziło to już do wzrostu cen jedzenia. Zbliża się czas zbiorów ryżu i kukurydzy. Może się okazać, że zabraknie rąk do pracy z powodu nałożonej na wiele regionów kwarantanny. Agendy ONZ starają się zorganizować dostawy żywności dla zachodniej Afryki. Ma tam trafić około 65 tysięcy ton żywności. Rada Praw Człowieka ONZ potępiła zbrodnie dżihadystów z Państwa Islamskiego w Iraku. Jednomyślnie przyjęto rezolucję, w której żąda się pociągnięcia do odpowiedzialności karnej winnych tych zbrodni. Rada Praw Człowieka w rezolucji podkreśliła, że prześladowania mniejszości religijnych i etnicznych przez Państwo Islamskie są zbrodnią przeciwko ludzkości. Rada postanowiła wysłać do Iraku ekspertów, których zadaniem będzie zebranie dowodów zbrodni popełnianych przez Państwo Islamskie. Z wnioskiem takim wystąpił rząd iracki. Na obszarach opanowanych przez Państwo Islamskie dochodzi do masowych egzekucji, porwań, tortur i gwałtów, wskazała zastępczyni wysokiej komisarz ONZ do spraw praw człowieka Flavia Pansieri. Jak już wskazano, kilka grup w Iraku jest celowo i poważnie pozbawionych podstawowych praw z powodu ich tożsamości etnicznej i religijnej, co jest sprzeczne z prawem międzynarodowym. Jest to zbrodnia przeciwko ludzkości w świetle prawa międzynarodowego. W rezolucji zaapelowano zarazem do rządu irackiego o poszanowanie prawa międzynarodowego podczas zwalczania Państwa Islamskiego. Wskazano, że ewentualne zbrodnie armii irackiej i formacji, które ją wspierają, również muszą zostać ukarane. Co więcej, brytyjski premier David Cameron przedstawił w parlamencie program działań przeciwko radykalnemu islamowi. Policja ma otrzymać nowe uprawnienia. Przewiduje się również odbieranie paszportów podejrzanym o terroryzm i uniemożliwianie powrotu na wyspy dżihadystom. Cameron wystąpił w parlamencie po tym, gdy w kraju podniesiono stopień zagrożenia terrorystycznego do poziomu drugiego w pięciostopniowej skali. Ten stopień oznacza wysokie prawdopodobieństwo zamachu, choć bez informacji wywiadowczych wskazujących na jego bezpośrednią bliskość. Przed nami prognoza pogody, a kolejne wydanie informacji dnia o 16:00. Z Panem Bogiem.
Szczęść Boże, Julita Mirecka. W naszym programie czas na prognozę pogody. Zapraszam. Nad Europą powolna przebudowa pola barycznego. Niż z centrum nad Adriatykiem słabnie i aktywność tracą związane z nim fronty atmosferyczne. Wyższe z zachodu łączy się z wyżem ze wschodu i w kolejnych dniach utworzą jeden rozległy wyż na północy kontynentu. Warunki pogody nad Polską kształtuje zatoka niskiego ciśnienia z frontem atmosferycznym, a od jutra rozległy wyż znad Skandynawii. Na zachodzie i południu dziś dużo słońca i ciepło, nawet do 36 stopni w Madrycie. Nad pozostałą częścią kontynentu więcej chmur z opadami deszczu i chłodniej. W Wiedniu i Moskwie tylko 18 kresek powyżej zera, a w Polsce na południu i zachodzie kraju w dalszym ciągu pochmurno z opadami deszczu. W centrum również dużo chmur i przelotny deszcz, a na wschodzie przejaśnienia. Na termometrach od 16-18 stopni na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, na Wybrzeżu i na Ziemi Lubuskiej do 24 na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, przeważnie ze wschodu. Barometr w południe wskazał około 1018 hektopaskali i ciśnienie będzie rosnąć. A już teraz prognoza pogody na kolejne dni. Zapraszam. Jutro poprawa warunków pogody. Na przeważającym obszarze kraju dużo słońca, więcej chmur na południu i w górach. Tam możliwe przelotne opady deszczu. Sporo chmur przejściowo także na Kujawach, we wschodniej Wielkopolsce oraz w centrum. Termometry wskażą maksymalnie od 20-21 stopni na północy do 22-24 na pozostałym obszarze. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, ze wschodu. Przewidziane są wahania ciśnienia, a w południe na barometrach w Warszawie około 1023 hektopaskali. W czwartek na przeważającym obszarze kraju dużo słońca. Więcej chmur przejściowo rano na południu kraju. W najcieplejszym okresie dnia termometry wskażą od 21-22 stopni na północy, Mazowszu i w Małopolsce do 23-24 na pozostałym obszarze kraju. Wiatr umiarkowany i słaby ze wschodu. Wszystkim Państwu dziękuję, życząc dobrego popołudnia.